Dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dzisiaj o Polsce i o polityce polskiej, o trzeciej drodze, o partii, która odniosła, czy koalicji, która odniosła duży sukces. Czym jest trzecia droga, kto tam jest, jaką rolę może odegrać, co może zmienić w polskiej polityce, o tym porozmawiamy dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie wszystkich patronów. To dzięki Wam ten program był niezależny za Poprzedniej władzy i wiesz, która jeszcze ciągle jest, i będzie dalej niezależny niezależnie od tego, kto będzie, e, e, kto będzie rządził. Dziękuję Wam bardzo. Kto z Państwa chciałby dołączyć do grona Patronów? Serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie Patronite.pl. Dziękuję też wszystkim mecenasom. Jeśli Państwa firma chciałaby dołączyć do grona mecenasów, zapraszam do kontaktu ze mną. A teraz zaczynamy. A oto mecenasi Układu Otwartego. Kto wygra wielką grę mocarstw? Dokąd zaprowadzi nas rozwój sztucznej inteligencji? Zapisz się na XTB Investing Masterclass, bezpłatną konferencję online. Link pod nagraniem. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej, znawca polskiej polityki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. E, dzięki, że, e, e, że wpadłeś. E, opowiedzmy. Dzięki o. za książkę. A, no tak, to e, e, prezentowałem właśnie Michałowi moją książkę, Siła Polski. E, książka jest o tym, że ten czy inny, kolejne, następne rządy, mamy nadzieję, chociaż tak naprawdę nie rządy, tylko Polacy, polscy przedsiębiorcy mogą doprowadzić do tego, że Polska będzie. Jeszcze silniejsza dokona drugiego takiego skoku cywilizacyjnego, jakiego dokonała przez ostatnie ciekawa, 30 lat. Ciekawa teza, myślę, że teraz szykuje się wyjazd zagraniczny. Będę jakiś czas spędzał w samolocie, więc, więc będę czytał, wezmę ją do samolotu. Poczytaj, a Państwo, może też ją poczytajcie i zamówcie ją, bo jeszcze sprzed sprzedaży. Premiera jest 25 października, a 24 października jest wieczór promocyjny w. Faktycznym Domu Kultury na Gałczyńskiego 12 Warszawy. Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa. Poprowadzi to spotkanie mój szef, Boguś, Bogusław Krabota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. 24 października o 19.00 w Faktycznym Domu Kultury Gałczyńskiego 12. Serdecznie zapraszam. Zamawiajcie książkę, link do sklepu pod nagraniem. Koniec reklamy. Trzecia droga. Skąd ten sukces? 14,5%. Tak, że... z, wielu, z wielu przyczyn. Ja... Ale przecież kurczę, jeszcze miesiąc wcześniej to mówiło się, że w ogóle nie, nie przejdzie to progu. To interesujące jest, że w badaniach wewnętrznych Prawa i Sprawiedliwości rzeczywiście przez jakiś czas, dłuższy czas nawet, trzecia tego nie wchodziła do, do Sejmu. Później na koniec dopiero w tych ostatnich badaniach, prognozach w badaniach PiSu PiS liczył się z tym, że trzecia droga do Sejmu wejdzie. To jest jedna, jedna ciekawostka, ale rzeczywiście było dłuższy czas, także. To odbiło się w mediach, były takie teksty kolegów, koleżanek, że Trzecia Droga nie wchodzi, z, 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 jak wynika z wewnętrznych badań PiSu, i tak też dłuższy czas PiS mówiło. Co do tego sukcesu, ja, ja mam takie poczucie, że e, w wyborach liczy się to, czy ktoś ma alternatywę, czy nie. Do aktualnie rządzących, niezależnie od tego, kto akurat rządzi. I e, rzeczywiście Trzecia Droga myślę, że stała się taką bezpieczną alternatywą. Pamiętam rozmowę, jak to nie było zresztą dawno temu, jeszcze przed wyborami, kilka dni przed wyborami zadzwonił do mnie jeden z moich takich znajomych, nie rozmówców ze świata polityki w Warszawie, tylko po prostu znajomych, przyjaciół. I on mówi, że on, wiedziałem, że on głosuje, głosował w 2015, 2019 roku na PiS i głosował na Andrzeja Dudę w 2020 roku. I powiedział mi, że on rozważa głosowanie na trzecią drogę. I wtedy, kiedy to usłyszałem, no to generalnie byłem już przekonany, czy miałem pewność w zasadzie, że... Że ten wynik trzeciej drogi może być niezły, że jest. Czy to była jakaś alternatywa też dla tego centrum, które tak się waha tak. E, e, między gdyby, prawicą a Lewicą? Gdyby nie, gdyby nie było trzeciej drogi, gdyby była jedna lista, co, o co apelował przecież Donald Tusk, y, co, co mówili wielokrotnie publicyści, y, s, s, bardziej sprzyjający y, opozycji, no to generalnie rzecz biorąc, y, mogł, mój znajomy mógłby nie zagłosować na taką jedną listę, ale miał trzecią hmm. drogę, właśnie. I miał to hasło, które yy, słyszał to hasło, czy znał to hasło, które Wodeswa Kośniak Kamysz jako pierwszy powiedział byłem przy tym zresztą, relacjonowałem kampanię przeciw drogi w Elblągu. Yy, sobota rano, yy, na dwa tygodnie przed wyborami, pierwszego października, przed tym marszem, czyli to był ostatni dzień września. I pamiętam, jak właśnie Kośniak kamysz mówił. Trzecia droga albo trzecia kadencja. Tak zaczął wtedy mówić. I wtedy później, oczywiście, Szymon Hołownia też zaczął mm. o tym mówić. I to też było hasło, które ten przekaz polityczny, y, że albo my, albo PiS będzie znowu będzie cały czas rządził, też się sprawdził. To powiedzmy, kto to jest. No, bo to nie jest koalicja, która powstała z ideowej miłości tylko i wyłącznie, tylko trochę z zmusu. No, oba grupowania były trochę niepewne tego, czy, czy dalej pójdą, bo tak każdy pewnie by poszło samo. No i połączyłeś takie dwa twory. Jedno, które ściągnął sporo nowych ludzi, tak, mhm. bo Szymon Hołownia, Michał Kobosko, no właśnie nasi koledzy dziennikarze dawni, tak, czy ludzie, ludzie z mediów. Wiele różnych ludzi, którzy też spoza polityki weszło, trochę polityków dawnych platformy. No i PSL, stary PSL. Tak, to stronie. połączenie... Najstarszej partii politycznej w Polsce z nową, najmłodszą partią siłą polityczną, okazało się trafne. Ja też miałem takie poczucie, gdy właśnie, jak mówię, no ja uważam, że dziennikarstwo też, nasze polityczne, że też nie może być, musi być blisko. W tym sensie, że musi być po prostu: trzeba być blisko wydarzeń. I dlatego właśnie dłuższy czas któryś weekend spędziłem razem z kampanią trzeciej drogi, poznawałem też, jak to działa i. Widziałem właśnie tych kandydatów i kandydatki trzeciej drogi, ten miks właśnie tego, o czym Ty mówisz czyli takiego y, doświadczenia PSL-u y, z nowością, z chęcią pracy, z zaangażowaniem y, Nowych ludzi z, trzeciej, z z Polski 2050. Widziałem to z bliska, w tym sensie, że no oczywiście relacjonując to właśnie, rozmawiając z kandydatami i kandydatkami w czasie takiego weekendu wyborczego, m, kampanijnego, który poświęciłem właśnie na relacjonowanie kampanii Trzeciej Drogi, i to widziałem, że to może zadziałać. Też miałem takie poczucie już wtedy, że wszyscy tam pracują. Ale to tam, czyli, czyli co? No bo najpierw na miało być. Partia Szymona tak, która miała być odnieść sama spektakularny sukces, no okazało się potem, że dosyć tak, ale szybko panowie, gaśnie. Ale obaj oba panowie też, to jest, myślę, też bardzo ważne, żeby to jedną rzecz jeszcze odnotować. Nie tylko ten miks tego starego z nowym, ale też to, że obaj panowie ciszym Monachołownia i Władysław kośniak Kamyś, tak jak obserwowałem ich też i wiele osób o tym mówi, że oni się z, ze sobą zgrywają. Że to, to chyba też jakby lekcja przywództwa, tak, że e, przywództwo, gdy jest. E, w tym przypadku ten duet jest zgrany, to to przechodzi na kolejne yy, poziomy, tak, się, tak, tak bym to powiedział. Także to był dobry duet, to jest dobry duet i on jest ze sobą, jak mówię, zgrany. I to też miało wpływ, nie tylko to wszystko, o czym mówiliśmy wcześniej, ale też to, że oni rzeczywiście dobrze się ze sobą dogadują. Mhm. Ale co to są, po pierwsze, może tak opowiem, jaki jest ten PSL, Kośniaka Kamysza. Czy to jest taki sam PSL, jaki znamy e, 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 sprzed lat? Czyli z jednej strony partia wiejska, a z drugiej strony delikatnie ultra pragmatyczna, która z każdym może się dogadać, wszystko może sprzedać, kupić wie, gdzie są konfitury, wie jak też jaka jest mechanika państwa, tak, jak to załatwiać. No i to jest właśnie ten stary świat polityki, tak? A tu połownia chciał zrobić coś zupełnie nowego. Tak, to, o czym mówisz, jest istotne, ale ja mam poczucie, że PSL się zmodernizował, że te 8 lat w opozycji. PSL oczywiście współrządzi w wielu i Mika, w samorządzie i tak dalej, ale jednak jest w, w, poza władzą centralną, przynajmniej do tej pory. PSL się zmodernizował. Tak? PSL nie jest takim PSL-em, o którym ty do końca. Yy, takim psl który mamy gdzieś tam w głowach. tak? Jest więcej kobiet, jest więcej młodych ludzi, jest sam kosiniak Kamecz, który też jest politykiem młodej generacji. Który utrzymał władzę w PSL, co nie jest takie do końca proste, bo w PSL można łatwo odwołać prezesa. To jest bardzo ciekawe, bo ta partia, o której tak się zawsze, zwłaszcza w latach 90., -tych, 2000 -tych krytykowała jako taka właśnie post no, z dawnego systemu wywodząca się tak naprawdę była najbardziej demokratyczna, nie? Bo tak. tam, można, tam się rzeczywiście odbywały ja, wybory, ja, wymieniano tych prezesów. Ja jestem przekonany, że gdyby PSL nie wszedł do Sejmu, to zmiana prezesa w PSL byłaby bardzo prosta i szybka, mhm. bo tak właśnie tam działa ten mechanizm. Więc to jest inny PSL. To jest w taki Platformie PSL... czy w PiSie to w ogóle nie do pomyślenia. Tak, zmiany. to jest PSL spoglądający w przyszłość, tak? Mhm. Tak, mi się, tak bym to powiedział. Który jest modernizowany jeśli chodzi o poglądy, o spojrzeniu na gospodarkę, na mm, yy, wiele kwestii, ale też yy, PSL. Który, <coughs> zachowuje jedną rzecz, tak? bo to jest myślę, super istotne z punktu widzenia tego, co będzie dalej. Yy, myślę, że nasi słuchacze widzowie chcą się dowiedzieć, co będzie dalej, że PSL nadal jest partią hadecko konserwatywną yy, i chce referendum. Takie było za założenie wcześniej z Hołownią, PSL i Władysław Kośniak, a są chcą referendum w sprawie aborcji. Nie wiem, czy do tego referendum dojdzie, tak powiem szczerze. Uważam, że może do niego szybko nie dojść, ale takie jest podejście. Także to nie jest też partia, to jest partia modernizacji zmodernizowana, ale też partia, która zachowuje taki chadecki, konserwatywny kor. I będzie chciała to, twoim zdaniem, utrzymać, czy się dostosuje do do, do, do koalicji, no, w której, która jednak będzie bardzo liberalna. Będzie, do, będzie się chciała to utrzymać. Tak samo hmm. y, mniej, inaczej konserwatywny, ale też cały czas w jakimś sensie konserwatywny jest też Szymon y, Hołownia. Jest dużo bardziej, y, myślę tam, jego kandydaci, kandydatki są dużo bardziej, posłowie przyszli, dużo bardziej y, liberalni niż psl ale i, PS, i członkowie, członkini PSL-u, ale jednak to referendum jest dla nich wspólne. I to jest myślę, że jedna z wielkich rzeczy, która jest też wyzwań dla nowej władzy, tak? No bo nowy rząd pod kierownictwem Donalda Tuska zapewne dużo obiecał już i właśnie też w tej sferze. Mhm. A y, dobra, czyli rozumiem, że PSL się zmodernizowało, a jacy są ci ludzie, którzy weszli z, trzecie, z partii znaczy z frakcji partii partii, partii tak, tak. To są, partii dwie partii. Szymona, to są dwie partie te, są te, ja też już wspomniałeś tak że to są dziennik byli dziennikarze mhm. i Szymon Hołownia, Michał Kobosko jedynka trzeciej drogi w Warszawie to są byli dziennikarze ale też w większości to są ludzie którzy są nowi to jest najważniejsze też, mhm. że oni są debiutantami w polityce, w większości... Ale jest tam też trochę... Jest, polityków Jest, jest, oczywiście, ale w większości, jak, patrzy, jak spoglądałem wczoraj akurat y, też z kimś rozmawiając, ktoś mnie poprosił, czy y, zapytał mnie o opinię, musiałem spojrzeć na to po prostu, jacy są ci ludzie, no to w większości są to ludzie nowi w polityce, mhm. młodzi, y, którzy y, mają doświadczenie, są zawodowe, tak jak właśnie Kobosko, czy Chołownia. Jakieś doświadczenie zawodowe, czy przedsiębiorcze, czy dziennikarskie, czy aktywistyczne, czy jakieś jeszcze inne, ale to są ludzie, którzy wchodzą do Sejmu jako debiutanci. I to jest, myślę, nowa siła w tym sensie, która, której członkowie będą chcieli ten Sejm zmienić, zmienić jego sposób działania, bo też, też jest jedna z wielkich obietnic, jak się wydaje, nowej władzy. Niezależnie od tego, która partia, na którą partię spojrzymy, czy Hołownia, czy Lewica, czy Platforma, to wszyscy mówili. Że, nowo, że władza, że Sejm musi się w ogóle zmienić, w jego sposób działania. No i też zobaczymy, jakie będą, to takie są oczekiwania. Zobaczymy, jak będzie w praktyce. A w, co zmieni, co jakby zmieni w, co chcą i co mogą zmienić, jakby sposobie uprawiania polityki, w kierunkach polityki, te. Te dwa, te dwa ugrupowania, a zwłaszcza na partiach chłowni Są dwie, dwie rzeczy. Myślę, że o dwóch rzeczach jeszcze nie powiedzieliśmy. Jeden to jest sukces chołowni i kośniaka, to jest sukces depolaryzacji. A dwa sukces chołowni i kośniaka to jest sukces zmiany pokoleniowej. A ja, rozumiem, ja w będzie w ogóle... depolaryzacja, bo ja, no, w tej kampanii przecież to była tak, taka, tak, była tak silna polaryzacja i tak silny hejt w dwie strony. No? To, to, co było, to, to myślę, że to Ten, ten taka... trybalizm, nie, to on ja się jeszcze że... pogłębił. Ja uważam, że to była ostatnia taka kampania. ale na pewno... Super. Ja się bardzo cieszę z tego, co mówisz, bo też o, ty, o tym w tej książce ale mówimy to jest najbardziej. To jest najgorsza rzecz, która się w ja Polsce po dzieje. Powiedziałbym, że 40-latkowie, 40-latki też yy, z opozycji, tak, ludzi, których ja znam z różnych partii, nie tylko z kołowni z PSL-u, ale też yy, z Lewicy, przecież politycy polityczki, z platformy zyskali sprawczość, że to jest nowe pokolenie zyskuje sprawczość. To jest moje hasło no ale na co czas oni, Tam nie będzie takiego, tam nie będzie takiego e, e, tempego rewancyzmu, takiego ochylny wymieczenia, Trochę będzie hmm. na pewno, trochę na pewno będzie, ale też będzie dużo. mojej tej realnej chęci na, na zmianę. Jest i w hołowni w PSL, zwłaszcza w, w partii polskiej 2050, która naprawdę to sama nazwa pokazuje, że to jest partia, która e, myśli, jej członkowie myślą o dalekiej przyszłości. Mhm. I jako jedni z niewielu tak się wydaje, myślą tak strategicznie. Więc a ja uważam, co, nie wejdą w te kolejne, w których wszystkie ugrupowania będą, wpadały, będą wchodzić, że nie, mówią, nie naprawimy jest, media publiczne wiesz, i z mediów pisowskich staną się mediami to platformianymi czy innymi. Ch chęci to jedno, to a rzeczywistość to drugie, ale na pewno, na pewno nadzieja tam jest na tą zmianę, że to nie będzie tylko właśnie. Y, zmiana y, jednych tabliczek na drugich, tylko właśnie mm. zmiana jakościowa całej polityki. Ja uważam, że, że Hołownia i PSL i, i Polska 2050 i PSL są unikalnie predysponowani do tego, żeby taką zmianę wprowadzić. Tak mówię, mówiłem, 40-latkowie, y, Hołownia i Kosiniak y, w podobnym backgroundzie, w jakimś sensie też y, z podobnej sytuacji, to sami podkreślali, rodzinnej, y, którzy myślą o przyszłości. tak. I myślę, że oni spróbują. Teraz tę politykę zmienić, zwłaszcza, że siła trzeciej drogi, też pada 60, chyba 65 dokładnie posłów, posłanek, jest tak duża, że to nie będzie taka koalicja jak w 2007 roku, między 2007 a 2015 rokiem, tak? Nie ma takiej opcji, ponieważ platforma nie będzie tak, nie ma, nie ma opcji, żeby platforma tak traktowała PSL, jak traktowała między 2007 a 2015. A to, dlaczego nie ma takiego? No bo si siła głosów jest większa, mm -hmm, tak? Okay. To jest po prostu i też Kosiniak wiele się nauczył moim zdaniem mm -hmm. przez, te, przez te wszystkie lata i był gdy był w opozycji, gdy był jeszcze w rządzie i będzie in, in, to będzie inny układ, inny układ, mm -hmm. Donald Tusk musi się z tym liczyć. To co konkretnie to to ugrupowanie, czy ta koalicja, co ona zmieni w stosunku do polityki, która była oprawiana? do tej pory przez to jest to, Zjednoczoną to jest, myślę, że to jest to, o czym też mówiłeś, tak że to nie będzie taki prosty rewanżyzm. Tak mm -hmm. mi się wydaje, że to jest ta główna, główna rzecz. Mm -hmm. to oczywiście jest przejęcie władzy, będzie ten proces, on potrwa. Gdy słuchamy zapowiedzi polityków PiSu, no to generalnie widać, że ten proces potrwa co najmniej przez najbliższe kilka miesięcy. Co kilka powodę, trudno, trudno się dziwić, żeby miesiąc Miesiąc, że Sejm zbierze się dopiero w listopadzie, pierwszy krok konstytucyjny z góry przegrada ale jednak PiS ten krok zrobi. Ja jest... moim nie ma żadnych szans na to, że PiS skusi PSL, bo może im zaoferować przecież wszystko. znacznie więcej niż zaoferuje Donald Tusk. Uważam, uważam że, że szanse na to są niewielkie. Przed wyborami oczywiście politycy PiSu mówili o tym, że chcą rozmawiać z PSL. -em. Będą próbować, ale moim zdaniem szanse są niewielkie. No dobra, jeśli zaproponują, bo moim zdaniem tak zaproponują pewnie, tak się domyślam. Nie wiem, ale... Premiera, tak? Jakie kluczowe te dla PSL-u stanowiska, coś, czego nawet części nie otrzymają. No tak, ale z drugiej strony no, no, właśnie sobie sytuację, że PiS proponuje PSL-owi stanowisko premiera, tak? Nawet posłowa mm. kośniaka ale to jest rząd, który ma zapleczem yy, w PiSie, tak? Mm. Jest tam Zbigniew Ziobro, jest yy, grupa posłów suwerennej Polski i yy, z nimi musiałby Kośniak-Kamysz rządzić. Mm. To nie jest dobra perspektywa dla niego, chociaż oczywiście to kuszenie będzie, tak? no ono już w zasadzie trwa. Tylko ja uważam, że jest skazane na niepowodzenie. Mm -hmm. A w sprawach strategicznych, jeśli chodzi o polską politykę, nie będę teraz ci o cały rząd, mm -hmm. bo to jest osobna rozmowa, a jakby co trzecia droga zmieni, a co, co by chciała zmienić, a co by chciała utrzymać w stosunku do polityki prowadzonej przez e, e, rząd Zjednoczonej to Prawicy? Jest ważne, ważne pytanie, bo w sprawach strategicznych, na przykład jeśli chodzi o zbrojenia, to hmm. wydaje się, że Yy, trzecia droga będzie taką. Trzecia droga będzie, ta, będzie też taką kotwicą, która będzie sprawiać, że nie będzie takiej sytuacji, w, jak z karakalami na przykład. Także odwołają, pro, odwołają jakiś przetarg. Na że nie raz. będzie takiego prostego anulowania wszystkiego, yy. tylko będzie bardziej kontynuacja. I to mi się yy. trzecia droga wnosi. Tak samo jeśli chodzi o energetykę. Tak. Oczywiście yy, nowy rząd zapewne dużo bardziej będzie stawiał na oze niż wcześniej, niż wcześniejszy będzie to i się oczywiście to przejdzie przez prezydenta, ale też z drugiej strony yy, trzecia droga, myślę, że PSL będzie też tego pilnował, też energetyki atomowej. Yy, myślę, że trzecia droga będzie mocno pilnowała tego tematu, żeby sprawić, że to nie będzie właśnie tak, jak powiedzieliśmy wcześniej, jakieś proste anulowanie wszystkiego. Mhm. Czyli twoim zdaniem w sprawach bezpieczeństwa, wsparcia dla Ukrainy, yy, partnerstwa z Ukrainą, poza tym, że będzie próba pewnie wyjścia z kryzysu, no bo każda taka zmiana automatycznie jakby daje obu tak. stronom szansę na przejście, na, na ładne wyjście z, z konfliktu, prawda? No tak. bo to nie my, to poprzednicy, to wy wiecie, to tamci, nie? To dla, dla Ukraińców też będzie łatwiej, no bo to my jest z nimi, a z wami to już... No, no, będzie... To, to, to pewnie jakby jest takie OK. Ale oczywiście nie? jest kwestia też rolnictwa, tak? PSL no właśnie, będzie to też z, PSL, z drugiej strony. Nie o tym, że PESL się zmodernizował, ale to dalej jest, to, to jeszcze jest partia to w tym korze, w Twoim rdzeniu ma kwestię rolnictwa. No tak, ale tak by, żeby jasno było, problem z Ukrainą, jeśli chodzi o rolnictwo, znaczy nasz konflikt interesów będzie trwał niezależnie od tego, czy będzie rządzić SED, czy PIS, tak. czy Konfederacja, PSL... czy ktokolwiek. On będzie, on będzie, tylko że teraz jakby jest szansa na, na to, żeby z tego przynajmniej politycznie wyjść, nie? No, bo tak. jest zmiana. Tak, no będzie, będzie szansa, ale PSL będzie tego pilnował. Mm -hmm. To nie jest to, że będzie w nowym rządzie, nie jesteśmy jeszcze dzisiaj, gdy rozmawiamy pewni, za co będzie PSL odpowiadał. Tam się mówi właśnie. Czy, czy, czy trzecia droga, tak bym się mówi o rolnictwie, rozwoju, obronie mm, z tych w sprawach technologii, y, to gdzieś tam wszystko jest w, tym, w tej rozmowie? No to rolnictwo pozostanie w tym w gestii PSL-u tak, zapewne mm -hmm. i te kwestie dotyczące zboża czy importu zboża z Ukrainy, czy innych produktów, tak, no w przyszłym roku też się to pojawi przy kolejnych zbiorach. No i też się pojawi długoterminowo, bo oczywiście nie jesteśmy pewni dzisiaj, na ile ten rząd będzie stabilny, ten nowy, ale gdzieś tam na horyzoncie jest kwestia Ukrainy w Unii. I to też się gdzieś tam zaczęło wybrzmiewać w tej, w tej kampanii. To też jest kwestia po prostu, którą PSL będzie pilnować. Ale rozumiem, że twoim zdaniem, poza kwestią rolnictwa, to się chodzi o Wsparcie Ukrainy, to nie będzie. Nie stąd, żeby była zmiana. jakaś, jakaś wielka, wielka zmiana. Rozumiem, że jeśli chodzi o relacje ze Stanami Zjednoczonymi, to bezpieczeństwo. Spodziewaszcie... Będzie, większy kierunek, no będzie większy kierunek na pewno będzie większy kierunek na. Po pierwsze, oczywiście, próba naprawy relacji z Brukselą, ale mhm. jak wielu komentatorów też za, zauważało przed wyborami, że znaczy nowy rząd, niezależnie tylko tego, jaki będzie, będzie musiał no, zdać sobie że przed nim są będą ogromne sprawy strategiczne dotyczące Unii tak. No właśnie, Jaki jest to kierunek? To zapytać. Ja uważam, że, że będą e, oczywiście że nowy rząd będzie dużo bardziej euroentuzjastyczny niż poprzedni. To trudno, żeby nie był, ale uważam, że też takiego prostego, ja postawiłi się że takiego prostego resetu e, nie będzie, bo sprawy w Brukseli nie mówię, że zaszły za daleko, tylko po prostu e, Nowy rząd będzie z tymi samymi realiami sobie musiał radzić. też Będzie też patrzył na poparcie społeczne jak PiS, y, które no, wiele decyzji PiS podejmowało w kontekście poparcia społecznego, że y, I PiS też będzie najsilniejszą partią opozycyjną, tak mamy największy grup opozycyjny. Że, I to też, myślę, PSL, trzecia droga, ale bardziej PSL będzie tego pilnował, żeby takiego prostego euroentuzjazmu, że tego prostego euroentuzjazmu takiego super prostego resetu. E, nie będzie. No, ale pozwól, cała, e, cała zachodnia prasa, tak, znaczy zachodnie media, e, portale, te główne, jak, przez ostatnie dni, jak spoglądałem na nie, e, zwłaszcza nie, na politykę, no to tam w ogóle pierwsza strona to połowa informacji o Polsce. To ostatni raz, znaczy, polityko nie było w 89 roku, ale ostatnio osoba tyle o Polsce pisano w, 80, e, e, w 89 roku. E, Taka nadzieja, że teraz to już po prostu wszystko będzie e, fantastycznie. Niemcy po prostu szczęśliwie, że wreszcie mają partnera, z którym będą mogli się łatwo dogadać. Ergo będą mogli wprowadzać te rozwiązania, które dla rządu Zjednoczonej Prawicy były kontrowersyjne i są kontrowersyjne, czyli zmiany sposobu głosowania w Unii. Ja no moim zdaniem oni będą do tego podchodzić, zwłaszcza moją trzeciej drogi. No myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, że to jest właśnie jedna z tych strategicznych, jedna z tych strategicznych rzeczy, i którą PSL będąc już bardziej niż Polska w po zakorzeniony w Polsce poza dużymi miastami, yy, też będzie tego pilnował. Ja uważam, że na tyle to jest możliwe, yy, Wiadomo, że polityka zagraniczna będzie też i w domenie, jednocześnie jest w domenie prezydenta. Donald Tusk oczywiście też jest najbardziej doświadczonym politykiem w Polsce, który ma europejskie doświadczenie i będzie tą politykę prowadził, ale PSL też będzie trochę tam takim kalibratorem, będzie pilnowało tego, żeby to tak jak mówię, prostej i na wszystko nie było. A jeśli chodzi o te wielkie inwestycje, bo to też taka następna sprawa z gatunku ciężkich, i które wywoływały wiele emocji, e, czyli central, główny centralny port komunikacyjny, bo to jest tam port w Świnoujściu też, taki, ten cepek, no to jest taka wielka, e, e, wielka inwestycja. No, to jest dobre pytanie. Tutaj jasnej odpowiedzi myślę dzisiaj sami liderzy opozycji nie mają. To znaczy oczywiście myślę, że najbezpieczniejsze z tego punktu widzenia są te wszystkie transportowe inwestycje. Moim zdaniem, że one są najbardziej dzisiaj Bezpieczne, jeśli chodzi o kolej, też walkę z wykluczeniem transportowym, komunikacyjnym. Sam Cepek, myślę, że dzisiaj dzisiaj trudno, trudno jednoznacznie stwierdzić, jaki będzie jego los. Może będzie jakoś y, y, z, z, zmieniony ten projekt w inny. Myślę, że ten obudowa kolejowa y, pozostanie samolotnisko. No, były też rozmowy o tym. Przecież to pojawiało się też w tej kampanii w tej debacie, że sama platforma rozważała jeszcze, rządziła. Budowę takiego lotniska. Wszyscy rozważali przez ten projekt, bo ja uważam, że to jest akurat moje zdanie w tej sprawie jest bardzo, bardzo jasno, że to jest bardzo dobry projekt, który tak naprawdę jego korzenie też w latach 70. już tak. o tym e, myślano, e, i, 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 i wszystko można skorygować, tak. z, zawsze zrobić lepiej, no? tylko no szkoda byłoby tego rozwalać, bo to moim zdaniem jest pod wieloma względami bardzo sensowne. Ja uważam, że e, nowy rząd ma tak wiele różnych <laughs> spraw na głowie. Że to może być tak, że też, wiesz, wiesz, jest coś takiego jak taka siła inercji, że e, po prostu ten projekt będzie siłą takiej inercji też e, kontynuowany. Uh -huh, uh -huh. A w y, sprawie po, polityki migracyjnej to następna taka bardzo ważna e, rzecz i dotycząca generalnie napływu e, napływu. Imigrantów, nie mówię o uchodźcach e, wojennych, ale imigrantów do, do Polski, z jednej strony, zresztą też w mojej książce dużo o tym e, e, rozmawiamy, tak? czy Polska ilu potrzebuje e, e, ilu potrzebuje imigrantów, czy, chcemy, czy powinniśmy przyjmować, skąd powinniśmy przyjmować, jak bardzo się otwierać. Tak naprawdę PiS robił, rząd PiSu robił wiele rzeczy, które, o których wcześniej mówiła platforma, tylko nie nazywał tego tak, tak że robi i, i, i wpuszczał, bo. Była taka potrzeba i generalnie przedsiębiorcy uważam, że to jest bardzo potrzebne. No, oczywiście wiąże, się z tym, wiąże się z tym wiele ryzyk. Jak twoim zdaniem trzecia droga będzie chciała na to wpływać? To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że dzisiaj y, sami też liderzy trzeciej drogi muszą sobie na to odpowiedzieć. Ja uważam, że to podejście będzie, tak jak wspomnieliśmy, wcześniej, trochę bardziej konserwatywne, tak, że nie będzie takiego. Y, polityki takich otwartych, totalnie otwartych drzwi, no bo też i trzecia droga i PSL y, jako partie, które mają poparcie, miały poparcie częściowo wśród wyborców PiSu, y, będą no, musiały tego pilnować, żeby to nie było takie właśnie y, super liberalne, Tak mi się wydaje, tak no, moja pierwsza intuicja jest taka. Czyli z zdaniem w... to w ogóle będzie taka konserwatywna Kotwice. kotwica no my, no. w tym e, Tak, jak mówiłem, że w tym Grzegorz Schetyna, chyba stworzył takie pojęcie, Aha. konserwatywna kotwica i moim zdaniem ona częściowo taka, taka będzie, ale e, to też sprawi, że ten rząd będzie, no, ten rząd będzie oczywiście nowym zjawiskiem, tak? innym zupełnie niż rząd PiSu Morawieckiego, będzie rządem, no, wypadkowej różnych sił. I będzie innym rządem niż rząd, rządy Donalda Tuska. Inny. Tak, będzie... Co będzie właśnie, spróbuj powiedzieć, czym, twoim zdaniem, ten rząd będzie się różnił od rządów Donalda Tuska z pierwszego okresu, no, kiedy on jeszcze był <laughs> mocno w tym rządzie? Ja uważam, że będzie się różnił tym, że będzie dużo bardziej, jednak, kolegialne zarządzanie. To to już nie jest tak, że Donald Tusk oczywiście chciałby i Platformie tak jest, że platforma jest partią, która jest zarządzana w zasadzie jednoosobowo, dzisiaj można tak powiedzieć, ale ten rząd nie będzie zarządzany jednoosobowo i, i NormTołski, platforma i ten aparat platformy musi się z tym liczyć, bo tam jest na pewno chęć czy powrót do tego, żeby no właśnie tak jak rozmawialiśmy, żeby te, używać tego słowa rewanżyzm. Uważam, że ten rząd będzie wypadkował tych wszystkich sił i będzie musiał być dużo bardziej kolegialnie zarządzany, będzie dużo więcej też w nim y, młodego pokolenia, tak? Sam Kośniak kamysz dalej jest politykiem przecież młodego pokolenia y, i sam Hołownia też. Ja uważam też, że ten rząd będzie rządem, w którym wszyscy liderzy, to jest też myślę warto, taka fundamentalna rzecz, że liderzy opozycji y, obecnej y, i Hołownia, i Kosiniak, że i Czerzasty y, y, będą w tym rządzie obecni, żeby nie było takiej sytuacji, że po prostu recenzują go z zewnątrz. Y, oczywiście w czasach Zjednoczonej Prawicy Jarosław Gowin, na przykład, sam recenzował też rząd, będąc w nim, ale jest to trudniejsze niż gdy się jest z zewnątrz. I to jest, myślę, jedna rzecz, którą, którą będziemy obserwować, że liderzy będą w środku, będzie to bardziej kolegialne. Bardzo dużo będzie oczywiście zależało od samej atmosfery. Tak? Ta atmosfera między liderami opozycji przez te ostatnie lata się była różna, nawet w tym roku. Od kryzysu wokół ustawy o Sądzie Najwyższym, teraz już sprawa kompletnie zapomniana w styczniu. Po luże w atmosferę w ostatnich tygodniach od marszu, w zasadzie takiego spotkania, które tam było, jak słyszymy, wewnątrz, no, po prostu z ich udziałem, to się zmieniło, i to jest na pewno przyczyniło się też do tego, że, ta opozy że opozycja wygrała. Mhm. A media, czy Twoim zdaniem, e, zwłaszcza, że w tym, w, jak wspomnieliśmy, są tam e, dziennikarze. Do, do, doświadczeni. Yy, yy, Michał Kowalski kierował mm -hmm. wieloma, wieloma me, mediami w Polsce. Yy, czy Twoim zdaniem to będzie taka wajcha w drugą stronę przewrócona, że teraz TVP stanie się TVN? Na pewno niektórzy by tego w platformie zwłaszcza chcieli, ale właśnie w PSL-u, jeszcze, jeszcze jedna kwestia: media, ale też spółki, spółki mm -hmm. Skarbu Państwa, że PSL. PSL ale trzecia droga i chołownia przede wszystkim ma ten bardzo silny taki komponent, gdy pytałem polityków PSL-u polskiej 2050, przepraszam, o media i o spółki skarbu państwa, no to. Było, było bardzo silne przeświadczenie, że to nie może wyglądać tak, jak wyglądało. A co twoim zrobią tak, że powiedzą, no tam w Orlenie to nie, ale w spółce takiej no takiej no był wiesz, dobry Igor. prezes, to, e, e, wiesz, to my go zostawimy. Igor, Igor to jest tak, że to jest, to jest pewien też test na idealizm, tak? Hmm. Na, no zwłaszcza nie mówię o psl tutaj było PSL, bo PSL się rządziło, e, współrządziło z Platformą wiele lat, ale... Z, było że tak powiem, partią dosyć pragmatyczną. Bardzo tak pragmatyczną. Powiedzmy, ale dla polskich 2050 nadchodzi czas testu y, mm. tego, tych ideałów, mm. bo teraz, właśnie, tak jak mówiłem, politycy w 2050 mówią, nie będzie y, nominowania swoich w spółkach. No i zobaczymy, jak zobaczymy. to będzie wyglądało w, no. w praktyce. Ja uważam, że ogólnie y, ten rząd, bo pytałeś myślę, nasi słuchacze, widzowie się zastanawiają, no, on będzie na pewno. Na pewno czasy idą ciekawe. I y, ja uważam też, że z punktu widzenia dziennikarskiego czasy są. Będę jeszcze ciekawsze, niż gdyby rządziła Pras Trzeci. Nie chcecie, y, 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 Wiesz to od lat, ale ja wiem dużo od Ciebie, bo jestem niestety trochę starszy, y, że w Polsce w polityce zawsze były bardzo ciekawe czasy i każdy rok był bardzo ważny, i, teraz, każde, i każde wybory teraz, były teraz, najważniejsze do 89 no teraz, teraz roku. Teraz pytanie jest, jaka będzie kontrofesywa presa tak? ale No właśnie, y, kontrofesywa PSL, na koniec. Y, PSL ma bardzo wygodną sytuację. Ponieważ tak, jest Prawo i Sprawiedliwość, które ma tam 200, 200 prawie tak, posłów tak. E, i może im w każdej chwili zaproponować, teraz proponuję, ale tak samo może im proponować za rok, może zaproponować za dwa lata. Tak? Kośniakowi, najważniejsze stanowiska, zróbmy nowy rząd. Odwrócenie I mówi o może odwróceniu mu, Może tak. mu e, ciągle proponować, ciągle go kusić fruktami, których Donald Tusk nie może im oferować, no bo nie zaoferuje im, pewnie dzisiaj zwłaszcza, no tak. tak? Nie odda swojego stanowiska szefa no, rządu. Ja mówię, że Czy twoim jakby to jest taka, daje im ba bardzo silną pozycję negocjacyjną, no bo przyjdzie do Tuska powinno powie, na swój Donald, ten nowy rząd, proponuje... na, razie, na razie ideały są ideałami, rząd jest, rząd się będzie tworzył dzisiaj, kiedy rozmawiamy w czwartek, jest zarząd Platformy, który da nowy mandat, no Spodziewany mandat dla do Donalda Tuska do prowadzenia tych rozmów, ale, tak jak mówię, czas idą ciekawe. Ten nowy Sejm może być to, o czym mówisz, takie y, kuszenie. To może potrwać, tak? Y, PSL, może tam też ten rząd się będzie zużywał od razu, jak każdy. Też zobaczymy, jak to będzie wyglądało, właśnie z punktu widzenia PSL-u. Jeszcze nigdy chyba nie było też takiej sytuacji, żeby była tak mocno, tak silna opozycja. A, tak. A, a, a w Sejmie to też będzie bardzo. Bardzo ciekawe, na ile to będzie destabilizować sytuację, a na ile to będzie podważać, no, jest... że, że, że rząd będzie się musiał mobilizować. Wybory, wybory się dopiero zaczynają, tak? tak? Będą wybory samorządowe europejskie i tak. najważniejsze moim zdaniem w tej całym cyklu, poza tymi wyborami, które były w niedzielę, wybory prezydenckie. Mhm. Ciekawe, czy z tego wyjdziemy jako silniejszy kraj, bo ja stawiam tezę w mojej książce, którą Państwu bardzo polecam, że Polska naprawdę może stać się jednym z europejskich liderów. Przecież musimy przeczytam, bardzo przeczytam, dużo nad tym pracować, bardzo dużo. Tak jak mówię, przeczytam, przeczytam w samolocie. Życzę sobie miłej lektury. Bardzo dziękuję Dzięki za miłą bardzo. i ciekawą rozmowę. Dziękuję Państwu. To wszystko. Subskrybujcie, wspierajcie, czytajcie książkę. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Nagraj to w blisko.